Siemanko, z tej strony Rojen i zapraszam do 10. odcinka z serii Let's Play Robin Hood Legenda Sherwood. Od razu tutaj wczytam. Tak więc skończyliśmy na tym, że byliśmy u Ranulfa. Pozyskaliśmy go jako sojusznika. I teraz już mamy tutaj, widzimy pomarańczową flagę. Czyli że jakby jest po naszej stronie. No i teraz będziemy musieli uwolnić Godwina, który może być naszym drugim sojusznikiem, który znajduje się właśnie w Lincoln, przetrzymywany we swoim własnym zamku przez Gaja z Gisborne. To znaczy, książę Jan tak jakby odebrał ziemię temu Godwinowi i tak jakby właśnie przekazał temu Gajowi. No, ale w każdym razie my teraz idziemy mu pomóc, Sir Godwinowi. A jeszcze już mały John. Słyszałem. Gdzież on jest? Dobra. Nawet kurde, w sumie... wziąłbym kurde... go podleczył jakoś. Jak będzie ten Henry. Dobra, ma całe życie. Możemy już zapieprzać nim. Dobra, możemy zaczynać. Robin ponownie zawitał do Lincoln. Teraz miejsce to jest w rękach żołdaków Gisborna. Prawie ręki księcia Jana. Na ironię prawowity pan jest przetrzymywany w swoim własnym lochu. Musimy uwolnić Godwina i jego ludzi, jak również wrzucić Gisborna z zamku. No dobra. Zobaczymy, co się dzieje tutaj na mapie. Tutaj są jakieś małe tutaj... Małe oddziały. Tutaj jakiś patrol. Tu jakieś pojedyncze osobniki. I będziemy musieli się chyba dostać... Czy jest ziołko jeszcze? Tędy będziemy musieli się wydostać jakoś. No dobra. Weźmiemy może... Willa. Zapiszę sobie od razu. Na wstępie. A i już możemy nim zaatakować. Chodź, pomacam cię moim cepikiem! To boli! Jeszcze ci pokażę, zobaczysz! Chodź, pomacam cię moim cepikiem! To boli! Pojedynczo. Chodź, jeszcze przychodzą. To boli! No i ostatni. Tutaj... A, to nawet jest jakiś koleś. Dobra. Nie! Co łaska, moi drodzy. Przyjdę tutaj. Statlejem poszłem? Kurde, nie chciałem w sumie go. A, dobra. Nie! Nie! Dobra. Robin... No, dał nam koniczynkę, ale tak naprawdę... Już nie mogę wziąć ani jednej koniczynki. Tutaj mamy tego żebraka. Damy mu trochę pieniędzy. Dziękuję. Coś wam powiem. Tutaj mamy pierwszą radę od razu. Dziękuję. Coś wam powiem. Tutaj w zamku. Nie w zamku, tutaj chyba jest. O. Coś jeszcze, mój panie? Coś jeszcze, mój panie? Gdy muszę zacząć więcej zbierać pieniędzy, kurde, od rycerzy. Coś jeszcze, mój panie? W zamkach, bo praktycznie nic nie zbieram pieniędzy i... Ostatnia rada. O, ostatnia rada. I właśnie traci mi się na tych żebrakach trochę tych pieniędzy. No, tutaj nam pokaże, że jest w lochach. No, tak myślałem. Nie musieli się tam dostać. Idę Willem. Kurde, no Will nie może tak strzelać tą prostą z daleka. Trzeba podejść blisko. Co on tam robi? Zbo-
Odwróć się! No w sumie straciłem niepotrzebnie. Chodź, pomacam cię moim cepikiem! Oberwiesz! Chodź, pomacam cię moim cepikiem! Żegnaj! To boli! Dobra. Nie! Ale to są... To jest 5 w sumie, więc... Tak se straciłem, żeby to wykorzystać jakoś. Dobra, podniosę tą wiadomość. Zobaczymy, co tu będzie. A, dobra. I jeszcze to. Aha, tu jest ten koleś. Gizmo z czarnymi tymi kusznikami. O, lol. Dobra. Pójdę Willem. W razie czego tutaj Johnem i Robinem podejdę. Tylko jakby to zrobić? Może niech się zawrócą i spróbuję ich przydusić. Aha, bo jest niby noc i oni tak jakby mają gorszą widoczność. Po kolei ich wyduszę. Żegnaj. No, na szczęście ucznik nie uciekł za daleko. Zapiszę sobie. Wejdę tutaj wszystkimi może. Teraz może Robinem coś powalczę, bo dawno nie walczyłem. To boli! Nie! Przynajmniej Robinem nie muszę ich dobijać, bo oni od razu nie żyją. Hałas? Broń się! Oberwiesz! A masz! To boli! No kurde, trafisz go, co jest? To boli! Oberwiesz! A ja się tam się szczalił jakoś. A masz. No i co on zrobi? Jak on tu zejdzie do mnie? Będzie co, patrzył? Nie, dobra, zapiszę sobie w razie czego. Aha, zeszedł na dół. Może schowam się tutaj w tej wieży. Muszę wracać na posterunek. Dobra. Tego może też załatwię. Banda jedrobów. Mów, kim jesteś? Broń się. Dobra, nie udało się. Niech cię ser... Tak, spróbuję tutaj otworzyć bramę dla mojej ekipy. Tutaj oni wszyscy stoją. Po prostu rozwalę może. I zrobię małym Johnem taki wjazd. Dlatego szybko. Banda nie robi. Tam! Stać. Nie ruszać się! No, chodź, Marcelo, mały niżej! Do ataku! No, ale spokojnie po kolei ich tutaj rozwalę. Nie uciekaj, tchórzu! A masz! Co tam idzie? Oberwiesz. Pokażcie się! To boli! Pokaż, co zrobiłeś! O, kurde, on co zrobi? Opamiętasz mnie? No, chodź, malutki. To dla ciebie! A! Dobra. Załatwieni. Jeszcze tego tutaj trzeba załatwić. I Robinem tego. A Willem już tu wpadnę. Kurde, co on?
wam nie jest? No, chodź, malutki. Co z kim walczy? Chodź, malutki. Mów, kim jest. Dobra, jeszcze no, tego tutaj. Wracaj! Hałas? Nie! Niech ci. Stać! Jeszcze ci. Kurde, trochę życia stracił. John. Mały. Nie! Pasowałoby, żeby tutaj wszystkich Willen jakoś zabijał. Jeszcze tutaj na wieży było dwóch. Jeden w sumie. Załatw go, żeby potem było lepiej może. Nie! Żegnaj! Dobra. Widać, że jest wszystko załatwione tutaj. Mogę tutaj podejść nimi. Nie, John może... Robin tutaj może zostanę. A małym Johnem pójdę atakować ich tam wszystkich. Mów, kim jesteś! Zapiszę sobie. Przebiegnę tutaj Willem, żeby był tutaj w razie czego. Satleyem też może. No i idę dalej. Pójdziemy dalej. Daj się szczaił. A, to nic. Jest tam kto? Ktoś tu? Jeszcze zobaczysz! Chodź, malutki! Chodź! Stać! Mam trochę szczat tutaj jest. Chodź, malutki. To boli! Jeszcze u góry jest jakiś... Aha, nie można. Nawet otworzyć nie można, no dobra. Załatw sobie tych. I już tam wbijam małym Johnem. Nie! Chodź, pomacam cię moim cepikiem! Pokażcie się! No. Ci pokażę, zobacz, dopadnę cię. To boli. Kurde. Nie przypilnowałem Johna. Ale okej, okay, jest git. Nie. Już tutaj Robinem powoli podejdę, bo to chyba trzeba Robinem tam wejść. Tak mi się wydaje, nie wiem. Zobaczymy zaraz. No, dobra, idę dalej. Tu może być rycerz. Tak mi się, kurde, zawsze wydaje, że tu siedzi sobie rycerz. No, dobrze mi się wydawało. No i dostał. Dwa i pół tysiąca, ładnie. Tam też chyba było trochę tej kasy, nie wiem ile nawet. Nic wam nie jest? Aha, zobaczył go. Mów, kim jesteś! Broń się! No, chodź, malutki. Jezus. Kurzając tą ci halabarnicę czasami. Dobra. Zapiszę sobie. Tu chyba Robinem tylko mogę się przedostać, nie wiem. Albo po prostu kucnę. Kucnę. Dobra. Aha, zobaczył Robina. Gnido! Sądzisz, że możesz grozić mi na mej własnej ziemi? Ty przeklęty banito? Myślisz, że skalałbym swój miecz, rozprawiając się z tobą osobiście? Parker,
Sprowadź strażę! A co do nas, jeszcze się spotkamy. Aha. Chyba nam załatwi... No, umknął tajnym przejściem, a na nas prowadził strażę, no. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. Dobra, może zrobię tak, że tutaj się nim schowam, tutaj w wieżyce. A ty mi... Gdzie zrobimy? Tam. Po prostu wejdę tutaj. Aha. Oni tutaj chyba do mnie przyjdą. Dobra. Spokojnie. Jeszcze ci pokażę. Dojdę wpierw do tego godmina. Kto tam idzie? Nie! Co on się przez ściany szczaił? Bez sensu. Nic wam nie jest? No, chodź malutki. Niech... Dobra, będziemy mogli już otworzyć. Uwolnić Godwina. Chodź, pomacam cię moim... Oni tutaj się szczaili, widzę. Dobra, spoko. Zaprzy sobie. Lordzie Godwinie, jesteście wolni. Robin, moje dziecko, niechże cię uściskam. Powróciłeś, jakże się cieszę. Ale co za poniżenie. Dałem się zamknąć we własnym lochu i wszystko za zgodą tego szui, tego zdrajcy księcia Jana. Oby zadławił się własnym wstydem. Tylko my możemy naprawić wyrządzone zło, przyjacielu. Chwyć za broń i przegońmy Gisberna z tego zamku. Niestety, jestem ranny, ale wiem, że niektórzy z moich ludzi pozostali mi wierni. Przy ich pomocy zdołasz wyprzeć stąd pachołków Gisberna. Jak długo na mej ziemi będzie choć jeden jego człowiek, nie będę mógł postawić się księciu. Ale potem niech Bóg ma go w opiece. Dobra. Kilku naszych żołnierzy jest przetrzymywanych w różnych częściach zamku. Jeśli ich uwolnicie, pomogą wam. Okej. Okay. Czyli tutaj są wieżyce pewnie gdzieś. Tu następni. Tu jeszcze są. No i tutaj. Chyba jeszcze. No, to tyle. Dobra, no to idziemy do ataku. Jeszcze może użyję tutaj ziółka na Robinie. Ciekawe, kogo tam mamy. O, mamy dwóch rycerzy i dwóch uczników, nieźle. To może szybko jeszcze następny uwolnię, żeby było takie uderzenie większe. A kurde, ci wszyscy co, zostają tutaj? Co oni? A nie, trzech nawodniczników. Tu następni. Jeszcze ci pokażę, zobaczysz. A, tu jakiś tych. No co, już miałem je nie atakować? Dobra. Tutaj jeszcze są następni. O, da się tutaj pierze z nim. Może pomogę mu. Bro,
No, chodź, malutki. Dobra, on go załatwi, chyba. Dobry strzał! Stać! No, chodź, malutki. Zdechniesz? Jeszcze zobaczysz! Dobra, jeden leży, a drugi, kurde. Trzeba go jebnąć w pysk. Tam już ktoś walczy. Pomożemy im. No, chodź, malutki. Nic nie zostało, panie. Nic nie zostało, panie. No, chodź, malutki. Nie! Dobra. Moje niewielkie oddziały już tutaj się zadomowiły, widzę. Może czas tutaj uderzyć. Jestem najlepszy. Mów, kim jesteś? No, chodź, malutki. Hałas? Kto? Widziałem cię! Łucznicy za plecami! Kurde, mi uszczerą Johna. Jeszcze zobacz, malutki. Broń się. Dobra. Jeszcze ci pokażę, zobaczysz. To boli! To boli! To boli! Dobra. Może jakoś zrobię to tak, że po prostu podbiegnę tam i wezmę tą wiadomość. Zapiszę sobie. W razie czego? Nie, szybko wiadomość. Dobra. Okej, okay, teraz możemy walczyć. Jeden rycerz jeszcze. A ja tym rycerzem wziąłem. Kurde, bo mi jeszcze John tutaj umrze. Kurde. Dobra, nie żyję. Ale nie dużo brakowało. Jeśli tu może pomoże tym kimiotkom. No i po sprawie. Gdzie jestem? Kurde. No jeszcze oni tutaj podbijają, na szczęście nie muszę się przejmować jakoś. To mój jest tutaj? Czy co? O, budzimy go. Dobra, gdzie jest Robin tutaj? Fajna misja, lubię takie misje, gdzie mam takich sojuszników, taką ekipę. Tu on by mógł tych, kurde, podobijać. Bo jak wstaną, to... A, dobra. Nie będę się przejmował w sumie. Tu jeszcze jest rycerz. Ten go pewnie, no. Do tego się rzuci. A ja za tego spiąchę. Broń się, bandyto! Coś to śmieszne! Kurde. No. No, dobra, to było dobre. No, chodź, malutki. To boli! To boli! No, chodź, malutki. To boli!
boli! Okej, okay, już może Willem tutaj wyjdę. Nie, nie! Heraldem jeszcze podleczę. Gdzie jest Robin? Tutaj już w sumie tak w miarę czysto. Ja się tego może załatwię. Kurde, nie zdążyłem. Broń się. Nie! Tutaj czysto. Gdzie oni są jeszcze? Tutaj jeszcze w sumie tylko. A tak to no to tylko oni są niepodbijani i tyle. Chodź tego! Coś tu jeszcze, ktoś się obudził chyba, no. Chyba będziemy musieli go ubić. Chodź, dopadnę cię! To boli! Nie! No, no i misja zakończyła sukcesem. Dobiliśmy tam wszystkich, więc możemy już zakończyć misję. No i mamy kolejnego sojusznika. Ser Godwina. Ło, ile strzał. O lol. Zobaczymy, jaka będzie następna misja. Brać się tak w więzieniu. No, tutaj w derby będziemy musieli uwolnić braciszka Taka, tego, który był w Nottingham. I on prawdopodobnie dojdzie do naszej kompanii. No ale to już w następnym odcinku. Tym razem się już żegnam. Także oglądajcie moje następne odcinki. No i trzymajcie się, elo.